O humanistyce będziemy dzisiaj rozmawiali, rzecz jasna, w gronie humanistów. Proszę Państwa, niedawne wystąpienie pani minister Gawin na kongresie Polska Wielki Projekt wywołało sporo polemik. Ja mogę jeszcze powiedzieć tak, że polemika jest rzeczą dobrą i pożądaną, tylko że obowiązuje w życiu publicznym taka zasada, że jeśli pisze się dwie polemiki krytyczne wobec osoby innej znanej w życiu publicznym, to osoby prowadzące portal bądź gazeta zwraca się do tej osoby, czy nie chce odpowiedzieć. I zasadą tej polemiki było to, że do mnie się nikt nigdy nie zwrócił. Szanowna pani profesor, wiceminister Magdalena Gawin. Odnosząc się do pani wypowiedzi w programie Sądy Przesądy Rozruby u Kuby, wyemitowanym w telewizji na początku grudnia 2020 roku, iż nie została pani zaproszona do zabrania głosu w odpowiedzi na krytyczne opinie formułowane przez uczestników dyskusji na portalu o historii EU, chcemy zwrócić uwagę, że owa dyskusja w każdym momencie była otwarta dla wszystkich zainteresowanych stanem polskiej humanistyki. O jej przebiegu informowaliśmy panią na bieżąco za pośrednictwem pani profilu na Facebooku. Zasadniczą przyczyną skłaniającą do zainicjowania wymiany opinii była pani wypowiedź na kongresie Polska Wielki Projekt 2020. Jednak jak na dyskusję przystało, polemiki w dużym tempie zmieniały adresatów. Debata została zamknięta 6 grudnia. Stworzyło to możliwość, by odnieść się do wypowiedzi wyrażonych przez wszystkich jej uczestników. Z zainteresowaniem przyjmiemy zatem pani głos jako odpowiedź na opinie wybitnych humanistek i humanistów wyrażone w dyskusji na portalu o historię EU.